Witam serdecznie na moim kanale, z tej strony Marek Drake. Moi drodzy, tutaj nie będziemy mieli zbytnio dużo czasu, bo obcy już od razu po uruchomieniu gry, tak jest, już na nas czyha, więc musimy szybciutko... Już gdzieś tu go słyszę. Ajajaj. Akurat koło tego wejścia, które, do którego my potrzebujemy wejść, stał sobie. Dobrze, więc szybko przeszukamy sobie tutaj te rzeczy. Zabierzemy. Przejdziemy sobie tutaj. Bodajże byłem, tak jest. Tutaj mamy do uruchomienia ten generator po to, aby przywrócić zasilanie. Dobrze, wykonajmy sobie szybciutko trzy kwaknięcia i będziemy mieli generator uruchomiony. Będziemy mogli skoczyć szybciutko tam po to, by bodajże chyba przeciążyć ten rdzeń. Tak to było. Już sekundka, poczekajcie, ja sobie tylko zabiorę to, co można. Iniektor. To mamy, to mamy, to mamy. I ja sobie w takim razie wracam. Tutaj już nic nie mogę wziąć. Raca, a na cóż mnie raca? Dobra. Okej, okay. Sprawdzimy tak. Miotacz ognia 149 linie, to jeszcze może zadziałać na niego. No i to właściwie chyba wszystko. Możemy bombę dymną użyć, żeby ewentualnie móc się schować. Tutaj mina EMP wybucha przy kontakcie, uwalniając elektromagnetyczny impuls, który na chwilę unieszkodliwia androidy. Czyli tutaj właściwie nie ma co nawet tego na chwilę obecną wykorzystywać. Bomba rurowa również pewnie nic nam nie pomoże. Być może troszeczkę mołotow mógłby, no już tam chodzi, mógłby nam pomóc, ale to też jest dość wątpliwe przy jego umiejętnościach. No nic, pójdziemy sobie za nim, zobaczymy, czy nas zauważy. Nie. O, i super. To ja teraz szybciutko wstanę. Aha, muszę tutaj uruchomić to. Tak, włącz interfejs. Przeciąż rdzeń beta. Dobra, spróbujemy sobie teraz odłącz mechanizm. Tak, pięknie. A nie ma na co czekać, od razu weźmiemy sobie, zrobimy to. Już słyszę, że gdzieś idzie. Dobra. No zdecydowanie, Amanda, musimy stąd uciekać. Zaraz nam się tutaj przeciąży reaktor. Dobra, i teraz tak, musimy wracać. Pięknie nam się to zaraz rozbuja. Jeszcze sobie tego zobaczę. Coś to było, no widzicie, no. Te facehuggery to po prostu nie są w stanie, ja nie jestem w stanie ich nawet zauważyć czasem w tym hałasie i w tym całym zgiełku. No niestety, całe szczęście, że zapisane mam w tym miejscu. Dobra, miotacz jest. I teraz pilnujemy tych facehuggerów. A tu! Pięknie. No i udało się. Się szybciutko za siebie, bo przecież tutaj nie jest nic normalnego. To wyglądało jak obcy, te rury tutaj, te peszle. No nic, świetnie. Ja nie wiem, czy ja po prostu za daleko gdzieś nie poszedłem właśnie. Dobra, muszę się wrócić.
Już wiem, gdzie muszę iść, tędy, okej. Jajajajajajajaj. W ostatniej chwili go załatwiłem. Całe szczęście. Dobra, czyli musimy iść w lewo. Pilnujemy pleców. Jest, udało się. I teraz może troszkę będzie bezpieczniej tutaj, chociaż nie wygląda mi to na bezpieczne miejsce. Dobra, cel jest przed nami. Postaram się po cichutku przejść w miarę możliwości. Tutaj już uruchomimy sobie pitakę. O, właśnie. Dobra, do działu konserwacji. Myślę, że to jest dobre miejsce. Myślę, że w dobrym kierunku zmierzamy. Sztuka unikania niebezpieczeństw polega na uciekaniu, kiedy to możliwe, częstym skradaniu się. No, to jest tylko takie, wiadomo, to jest podpowiedź, ale to nie jest wcale takie łatwe, bynajmniej z obcym. Także obcych jest więcej. Ciekawe, co z tym obcym, który poleciał w kosmos. Z tą kapsułą, właściwie z tym laboratorium. No cóż, zobaczymy. Teraz włączymy sobie menu, zobaczymy, jaki mamy cel. Ricardo, I can destroy the nest. Ripley, you've put yourself in enough danger today. I can power up all the cores, overload them, and then initiate a reactor purge. It'll destroy everything down there. Look, I'm not trying to persuade you out of this, Rip. I'd just like it if you didn't die. No, this is what's gonna happen. There are emergency overflow circuits that feed excess power into the local capacitor banks on each tower. If I decouple them and discharge the system, the purge will be external. The nest is right in harm's way. I have no clue what you just said. Just find something to hold on to. Po prostu się trzymaj, Ricardo. Amanda załatwi resztę. No cóż, mamy tu pomocnych znowu. Strzelba. Niezbytnio dużo mamy tej strzelby. Kołkownica by nam się przydała. Oni potrzebują, o, może mina EMP. I w tej sytuacji pewnie będzie można zrobić sobie kolejną minę. Spróbujemy użyć właśnie tej miny, ponieważ mamy jej aż 3 sztuki. Dobrze, przydałoby się miejsce zapisu. Spróbuję tutaj podejść do naszych kochanych androidów, po naszych pomocnych. Zobaczymy, w czym oni są w stanie im pomóc na chwilę obecną. Bieganie powoduje wypadki, zdecydowanie, moi drodzy, dlatego polecam wam nie biegać. Popatrzcie, w ogóle nie działa na nich. Tu jest kolejny misiek. No, nie dobrze. Amanda, biegnij, 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 bo tutaj nie ma na co czekać. Z nimi nie wygrasz. W zasadzie nie działa. Powinieneś już teraz nam paść. Tego headshota. No i niedobrze. Czy z tej strony mamy jakiś... Ohohoho, mamy bliżki. Dobra, musimy jakoś sobie spróbować. Na szczęście oni nie potrafią biegać. Dobra, Amanda potrafi dość fajnie, szybko i sprawnie biegać. Myślę, że apteczka się w tej sytuacji przyda. Ależ zamieszanie nam się tu zrobiło. Muszę szybko przebiec w miarę bezpieczne miejsce, tam gdzie nie ma tych naszych pomocnych. A to będzie to miejsce zdecydowanie. Dobra, teraz się ładnie obrócę. Tutaj będą szli z tej strony. Więc tak, szybka apteczka. Zapodajmy sobie troszkę zdrowia. Co możemy jeszcze użyć? Mina nie działa. Granat pewnie też i nie działa. Bomba rurowa być może działa. Chyba działa bomba rurowa na nich. Dobra. Strzelba mamy 2. Miotacz ciężko powiedzieć, czy możemy go użyć. No nic. Spróbujmy sobie w takim razie. A granat hukowy wybuchający przy wderzeniu ogłusza ludzi i oślepia syntetyki zwrócone w stronę eksplozji. No to też nam za bardzo też nie pomoże, powiem szczerze. No więc tak, bomba rurowa i szybciutko sobie tutaj podejdziemy do tych panów.
niestety, można powiedzieć, że nie trafiłem. Mołotow. Jeden się zapalił. Strzelba. Zobaczymy sobie, czy teraz damy radę, bo jest jeden strzał. Dobra, wypadł. Bardzo dobrze. Natomiast do tego pana nie będziemy mieli już za bardzo alternatywy. Spróbujemy troszkę sobie przebiec dalej. Dobrze by było, żeby... To był już ostatni android, bo wtedy może sobie poradzimy. Zobaczymy, spróbujemy. Ojej, muszę sobie przeładować. No właśnie, niestety. Dobra, szybciutko, Amanda, szybciutko. Tak. Aj, pięknie dostał teraz makóweczkę. Myślę, że to już chyba ostatni na naszej drodze. Zaraz sobie zobaczymy. Zobaczymy, co on tutaj ma. Amunicja do kołkownicy, no ciekawe. O, coś tu jeszcze jakieś dźwięki wydaje. Świetnie. Dobra, to teraz tak. Przeładunek i w razie, gdyby tam się jeszcze jakiś pojawił, a może tego przeszukamy jeszcze. Niektóre amunicja do rewolweru na pewno się nam przyda. Dobra, wystarczy właściwie, nie musimy na razie... Dobrze, apteczka, bardzo dobrze. Musimy teraz ją zapytać sobie. Zapewne bardzo się nam przyda. I teraz tak, rewolwer albo miotacz może na razie. Sprawdźmy sobie nasz cel. Dobra, i to jest w tą stronę. Może już przebiegnijmy. Tak. W tą stronę. Chyba nasz cel jest przed nami. Tutaj nam już nie pokazuje w tym momencie, co mamy robić. Doprowadź do przeciążenia. Dobrze. Czy się ma się da? Ojej, pięknie to wygląda. I w ogóle muzyka, dźwięki są tutaj przecudowne. Dobra, biegniemy sobie teraz w stronę następnego rdzenia reaktora. Poczekajcie, tak, tutaj chyba jest oto to miejsce, dobra, tak. Tutaj będziemy musieli sobie... Zobaczymy, czy nam się to uda. Jest. Sterowanie awaryjne. Co? Udało się? Chyba się udało, prawda? Pomocnych żadnych nie mamy. Dobra. I teraz idziemy w tą stronę. Teraz sobie sprawdzimy, gdzie teraz mamy podążać. W stronę tutaj tego reaktora. Dobrze. O, przegapiłem coś. Poczekajcie. Jest tutaj. Dobra, i tutaj co my tu mamy, aby zrównoważyć wartości? Dobra. Co dalej? Idziemy teraz w tą stronę. Dobrze, że ten detektor, bo bez niego tutaj byłoby naprawdę ciężko się odnaleźć w takim zamieszaniu. Dobra, doprowadź do przeciążenia reaktora i tu. Myślę, że się udało. Teraz będzie piękna sekwencja przeciążenia reaktora. Ach, dobra. Dobra, teraz idziemy w tym kierunku. Jeszcze widzę tak działający, musimy to pewnie załatwić. A, też zamieszanie, coś tu możemy zabrać. Co to jest? Amunicja do rewolweru. No to się przyda. Czyli znowu tutaj musimy podać, zobaczcie. Dezaktywuj. Teraz tak, wciśnij odpowiedni przycisk i będzie aktywny. Okej.
Ależ to szybko idzie. Proste, no ale się udało. Dobra, teraz idziemy w tą stronę. Może niesamowicie chwalę, to chwalę teraz tutaj. Przecież moc. Ile tu jest prezesów, zobaczcie. Zbytnio to na nich działa. Kurczę. No, to będzie bardzo ciężko. Chyba się pali, a ja już tak nie przeładowano mam broń. Przebiec w tą stronę. Ojej, nie mam tu już właściwie czym walczyć z nimi. No nic, spróbujemy sobie po kolei jakoś się powykańczać. Co my tu mamy? Szybko, zerknijmy. Bomby nie możemy, mołotowa nie możemy, to na nich nie działa. Granat kulkowy, co już możemy rzucić oczywiście, ale... Ale to pewnie nic nie zadziała. Zobaczmy. Przynajmniej jak to działa. Słuchajcie, nawet z daleka to i zabija. To jest coś pięknego. No, to już wiemy, jak to działa. Trzeba poczekać, aż się załaduje. Oj, cudownie to działa. Dobra, jeszcze jeden. Pałkownica jest the best. Myślę, że już teraz nie przetrwasz tego. Proszę bardzo, i taki nawet headshotik poszedł z pałkownicy. Bardzo fajnie to działa. Długie przeładowanie. Chyba już żadnego nie ma. Dobra. Prawie wszystko sobie zużyłem, jeżeli chodzi o bronię i o różne miny, granaty, które tak właściwie nam prawie super. Dobra, tu zobaczymy, rezysik nic nie ma do wzięcia, nic nie ma nam do oddania właściwie, można powiedzieć. O, i tutaj też możemy go przeszukać ładnie. To już jest przeszukany magister. Jeszcze tego szybko. Dobra. Dobrze, na chwilę obecną możemy sobie sprawdzić. Tutaj jest miejsce zapisu, czy nie? Nie, to jest tylko winda, dobra. Patrzymy, gdzie możemy teraz udać się. W tą stronę, dobra. Mamy jeszcze właściwie 9 naboi w kołkownicy, to bardzo dobrze. Tutaj idziemy w lewo. Ciekawe, czy nam się jeszcze uwolni tutaj jakiś android. A, tutaj jest. Zamieszamy, to jest niesamowite.
możemy zrobić, czy możemy coś... Nie, tutaj. No nie tutaj. Przeszukajmy gościa. O, naboje do strzelby. Zdecydowanie się to może przydać. Tak, tutaj możemy przekierować moc rdzenia. Zatem zróbmy to. Aktywuj proces czyszczenia ze stanowiska kontrolnego. Dobra. Zapanowała nam troszkę cisza. Dobra, chyba to tam, gdzie tak świeci. Tam, gdzie te kobiety tak migają. Tak, może sobie weźmy miotaczy do łapy. Tutaj może pojawić się nasz przyjaciel, jakiś tam. Już wierzę we wszystko, także od razu tak może. Raca, jest raca. Mamy troszkę tego, nie? Dobra, zapalmy racę i udajmy się tym kanałem. Chyba daleko nie pójdę. O, właśnie. Ale świeci nam ładnie raca z dołu, dobrze widać. Dobra. Jeszcze jedna. Baterie do latarki też mamy, ale rac mamy sporo, więc możemy poszaleć. Jest coraz goręcej, że tak powiem, także no widać, że tutaj się już coraz więcej dzieje, dobrze. Okej, okay, to w takim razie możemy sobie rzucić tą racę, bo jest nam niepotrzebna. I teraz tak, jeszcze może apteczkę. Zażyjmy sobie troszkę zdrówka, pięknie. Miotacz do łapy. No i co? Teraz myślę, że tutaj coś będziemy mogli. Zainicjuj sekwencję. Rozpocznij oczyszczanie za pomocą dwóch klawiszy góra-dół. About to purge the nest. Hang tight. No zobaczmy, jak się to oczyszcza. A, jeszcze muszę zrobić coś. Drugi, ale już tu jest ich dużo. A ja nie mam czym walczyć za bardzo. Przepraszam. No nie wiem jak to tutaj teraz w tym momencie się potoczy. Dobra, zobaczmy. I'm sorry, Ricardo. No niestety. Mamy wracać do Ricardo. Nie oczyściliśmy z obcych stacji. No więc cóż, miotacz ognia jest w łapie, a my idziemy. Jest ruch. Martwię się tym, że tych obcych będzie teraz bardzo dużo. Jeśli ja mam z nim walczyć, to powiem szczerze. You think? I need you to get to medical. Now. The reactor purge. It's resetting systems across Sevastopol. Lights, transit, maybe even communications. I think this is our big chance. Just go. Now.
We might not have much time. I'm heading down to comms. A, łatwo ci się mówi. Ja bym sobie tutaj gdzieś zapisał, jeżeli jest taka możliwość. Ale widzę, że nie ma dostać się do stacji tranzytowej maszynowni. Dobra, no to cóż, przejdźmy sobie. Ja wiem, że on powiedział mi biegnij. Ale ja spróbuję tutaj taką obczajochę zrobić. No nic, dobra. Dobra, jest miejsce zapisu. Szybko skorzystajmy. Wroga w pobliżu nie ma. Pięknie nam się tutaj zapisało. Moi drodzy, myślę, że to będzie już dobry moment na zakończenie tego odcinka, ponieważ prawie 30 minut już minęło. Także dziękuję Wam na dzisiaj. Jest coraz goręcej. Mam nadzieję, że już będzie niedługo zakończenie gry, bo to już tak wygląda. Dość długo ta przygoda już trwa i myślę, że finisz jest bardzo blisko. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i zapraszam na następny odcinek. Na razie, cześć.